Dziwaczny pomysł karania kierowców za brudne samochody narodził się w głowach kilku pań posłanek. I nic dziwnego, w końcu to kobiety są największymi miłośniczkami porządków. Tyle, że teraz, oprócz tych domowych, zajęły się też samochodowymi. Większość właścicieli czterech kółek puka się w głowę. Moim zdaniem tak nie powinno być, dlatego że pogoda to wszystko czyni, po prostu sprawia. Może nie tyle za brudne auta, co właśnie za brudne szyby, brudne rejestracje, brudne lusterka. Natomiast brudne auta, to jest już przesada. Za to ci, którzy z uwielbieniem pucują własne autka, wprost pieją z zachwytu. Auta powinny być czyste. Powinny te auta jednak wyglądać, prawda? Policja jak zwykle jest za, a nawet przeciw. Z pewnością brudne auto, które nie jest oświetlone po zmroku, może być rzeczywiście gorzej widoczne, ale nad tym trzeba się zastanowić. Rzeczywiście wypadałoby się nad tym zastanowić, ale jakoś pomysłodawczynie wlepiania mandatów za umorusane auta na to nie wpadły. Bo na przykład nie wiadomo, czy chcą testować czystość naszych samochodów tylko z zewnątrz, czy też w środku. Pomysł głupi czy nie? Nikt z nas nie lubi płacić mandatów, zwłaszcza za brudne auta. Dlatego Superstacja już zabiera się do ich gruntownego czyszczenia.